Witamy w kolejnym odcinku. Dzień dobry. A dzień dobry. W końcu testy maszyny. Jesteśmy po żniwach, była pogoda, to waliliśmy na opór. Nie było czasu zapinać talerzówki, talerzować, bo kosiliśmy. No i pokosiliśmy, w końcu popadało, 20 litrów spadło w sobotę. Nie spieszyliśmy się z jakoś uprawami. Tutaj jest już wstępnie pierwsze pole, pierwszy kwadracik, działka zrobiona. No i zobaczcie, jakie jest. Ale to tam dopiero zobaczycie, jak jest naprawdę na dużym polu już, bo... No już my to już wiemy, jak ona robi, ale wy jeszcze też zaraz będziecie wiedzieć. Zaraz będziecie wiedzieć. Albo sobie skipujecie dwie minuty, już będziecie widzieć. No ale ogólnie jest petardo, no nie ma porównania, kurde. Wymieszane są resztki, luks. Teraz tylko niech to wskiełkuje i... To jest tylko Roki. Delikatnie jeszcze, bo talerze nie biorą jakoś dużo czy coś. Zaraz wam tam pokażę z boku, bo jest to fajnie widać, jak... Że mało talerze to biorą, a... Na 5 cm stary gdzieś jest, nie? No. Ale żadna w ogóle nie ma, że ścierlisko stoi czy coś. No wszystko jest zrównane. Wszystko wymieszane, jak na przykład tam było zarośnięte pole i było trochę zieleniny. Nie ma, żeby... Nie ma nic. Nie ma. No właśnie. Mówię ci, że nie ma. A na przykład na piachach taki, to będziemy siać bezorkowo chyba. No. Na przykład żytko zasiejemy bezorkowo. Talerzówka pójdzie głębiej na 10 cm. Albo dwa razy płytko i wymiesza i poznaniak. I... 10 cm talerzówką i można siać na piachach, żeby nie wyorywać tej martwicy. No bo dużym z pługiem to się nie zaora. Bo wyora się po prostu martwicę, bo na piachu to co tam. Dokładnie. Albo 63 skilly wtedy na piachu. No i co, znowu będzie przepychać? Jak rok temu? Może tak być. No i co, jedziemy na pole i łogin. Brzeń sprzęta. A. Roki się łapie. Co? No chodź tu. Wracasz koleżko. Grzej byka! Samo to, że jest równo. Równo przede wszystkim oszczędność paliwa i czasu, jaka jest. No. Jakbyś pojechał teraz o 16, robił duże pole, to jedziemy do 20 i skończył tą starą talerzówkę. No. Jeszcze by jakieś zrobione jako tako było. Jeszcze by było zrobione jako tako talerzówkę. Jestem na tak. Na pewno jest inna robota. Inna bajka. Zielenina taka i wiesz, moment. Nie uła. Ja nie może jechać raz przy razie, tylko tu trzeźwiej, bo jest szerszy od tego. Dojechaliśmy na pole. Grają. One mieszają to się zlepy. Ale tam... Bo to jest chujowo ziemia tam. Tam glina jest, nie? I dlatego. Odejdź, panie Jonku. Ale warzywał, a pyta go przekręcić to. No mówię, nie? Niech pan go szarpnie i nie spróbuje pan. Nie ziemi, bo tu w środku się, mówię, kotuje. Ze 200-300 kilo więcej ta talerzówka teraz ma. Agrolift, BT, Power Disc. A, napęd jeszcze. No i przede wszystkim. Kurde, baja. Pierwszy przejazd od wiecy jest nierówny, bo u nas to między były takie właśnie zaorane. Zaraz podetniemy troszeczkę. Ale kamienie są, bo tutaj droga była i zaorana jest, także... Trzeba powoli jechać, nie? Trzeba jakoś szybko jechać. Trzeba na pół gazu. Jedziemy jak? Zakres, jedziemy na zakresie, a pierwszym biegiem na zającu. Zakres B. Na B. Zakres B, zając, pierwszy bieg. Gdzieś według tabliczki na pełnym ogniu 14 na godzinę jedzie, nie? No i pole ubywa, prawie 14 na godzinę z 3-metrowym krakiem. Uwaga. Przemielił. Testy, to są testy, kurde, prawdziwe, hardkorowe. Nie, z tej strony. Słychać, jak gra. Ale trzeba, no gdzie?
Pięknie ubywa pola. No ja to jestem w szoku, to nie ma porównania co do tego wypierdka, co mieliśmy wcześniej. 1,8 metra lekka talerzówka, tu 1,5 tony 3-metrowy sprzęt, to już robi robotę. Fasolka ustawiona, talerzówka sobie kopiuje teren. U, aż mi zagwizdało w uszach. No, nie, no bo tutaj są. No, ten pierwszy przejazd. Ja i tak tutaj wybrałem 3 łyżki, czy tam 4 łyżki kamieni. Kamieni, nie? No. Ale bryłki wszystko rozbija. Test. U Piotrusia się wyrówna, ta mundo na środku w końcu. No, proszę. No tam jak kosiłem, to pamiętam, że prawa strona jęczmienia, wiesz, po ziemi co tydzień przybierałem, a lewa, kurwa, kłosków nie chciała zbierać. Jakaś szmatka się winęła na tarce. Na dobory. No, powrocie się te. Na powrocie się zajmie. Zobacz, nie ubywa pola. O, mogliśmy zobaczyć, ile będziemy takie pole robić. Ja nagrywam 5 minut, bo to... Golicie się, czekaj, jaka jest szansa. 20 około zaczęliśmy, nie robić. Tu to zielone, a tu też kamienie pobyły, nie? Skosiłem. To jakowo skosiłeś? Hardkorowe testy, moi drodzy. Ale ładnie, te na tych odbojach zapiętych zależy, to widać, że też pracuje, to jak jedzie po kamieniu, to odbija ładnie, wiesz. Jednak robią to odbywać. Szwagier się zastanawia, jak to będzie działać. A to jednak robi robotę też, bo... No tutaj to już będzie po ranę. No. Piękna sprawa. Pan Boguś talerzował zaraz po żniwach. 2 tygodnie temu gdzieś talerzował, to już po... Powschodziło mu to wszystko. Tu jęczmień, a my kosili wtedy w niedzielę, co widzieliście odcinek z pszenicy, a już 2 tygodnie minęło. 2 tygodnie minęło, moi drodzy, i jak już podchodziło zboże? To jest ten plus, bo dalej żubeczką się ładnie równo wymiesza, to resztki wszystko zetnie. No i podchodzi, a potem orka i nie ma w ogóle śladu po tym. Nie ma, samosiewu nie ma przede wszystkim, a u nas też to był duży problem z samosiewami zboże. Bo nie było czym doprawić pola. Teraz już inaczej to będzie wyglądało. Idzie jak złe. Strona ujęcia wam nagramy, to nie widzieliście na wstępie już pod muzyczkę. Miałem na specjalną czapkę, kurde. Z neonem. Z neonem, o. Jak pod agrolifta. Pod agrolifta, tak samo. Ja nie wziąłem koszulki, kurde, zepsułem, ale spokojnie, będzie jeszcze nieraz talerzowany. Szkoda jej, bo czyściutka jest jak zła. Jak mu zaznać jeszcze. No mówię, jak zła, jak mu za. I szkoda je brudzić. A tu? Widok operatora maszyny Massey Ferguson i talerzówki Agrolift. Lecimy sobie, jak już wspominaliśmy, na zakresie B, na jedynce, na żółwiu. Jakieś 12-13 km na godzinę. No i widzicie, takie, tak to miesza. Tutaj z tyłu wam pokażę. Fajnie sobie kopiuje teren talerzóweczka. No po prostu jest z tyłu niezły bałagan. Działamy, no. Tutaj jest prawie 3 hektary w jednym kawałku, około godziny, może ciutkę więcej, z takimi przestojami bardziej. Na zasadzie takiej, że pokazać talerzówkę. Karol tam miał odpalić drona, pokazać, jak z drona to wygląda. No i co ja wam mogę powiedzieć? Ja aktualnie jestem zadowolony z tej talerzówki. Nie ma porównania, jeśli ktoś się przesiada z 60-tki i z talerzówki o szerokości 1,8 metra. Po prostu jest niebo, a ziemia, człowiek się nie morduje ani nic. Wiadomo, że też jest inny sprzęt do tego przystosowany, ale jak na tą półkę cenową i że najważniejsze jeszcze, że to jest produkt polski,
Także wspieramy producentów maszyn polskich, a jest opinia jaka jest, że tak powiem, w dziale rolnictwa tutaj w Polsce, że maszyny polskie nie są dobre. Otóż wręcz może niektóre są niedobre, no zależy jak się trafi. No właśnie. Wiadomo, że to też trzeba wybierać z głową. Ale tutaj z panem Andrzejem, właścicielem firmy AgroLip, dogadywaliśmy szczegóły. Duże doradztwo dzięki niemu względem talerzówki, na jakie gleby wypytywali się i w ogóle jaki koń pociągowy będzie to ciągał. No po prostu od A do Z była, że tak powiem, co? Obsługa klienta. Obsługa klienta, dokładnie. Dobrze, Piotruś, brakowało mi tego słowa. Po prostu zajęcie się klienta od ugadywania, jaka maszyna jest potrzebna, do transakcji, realizacji zamówienia. W skrócie mówiąc, od A do Z załatwiony od jak należy. Tak, dokładnie. No i co jeszcze możemy powiedzieć? No Masej sobie oczywiście z napędem jeździ. Bez napędu to wiadomo, że byłoby ciężko. Czasami jak się zagłębi dość mocno, no to ma co robić, no ale po to jest, żeby robił. Temperatura, zobaczcie, nawet się w sumie nie spocił dość mocno. No i jedziemy, nie, jakoś nie przemęczamy go, jakoś nie wiadomo jak pałujemy. 1500-1600 obrotów, w zależności jak nam noga poleci na pedał gazu. Ale widzicie, tutaj zielone to pole po pszenicy, a zobaczcie jaka jest różnica. A po drugie też ładnie równa, tutaj było pole po ugorze, no już drugi rok w sumie jest to pole po ugorze, ale ciężko doprawić, a teraz myślę, że z takim sprzętem nie będzie to sprawiało najmniejszego problemu, żeby to jakoś właśnie doprawić, a przy okazji będzie można fajnie to skosić w przyszłym roku i jednocześnie będziemy mogli walczyć o lepszy plon. Bo jak to się mówi, jak sobie pościelisz, tak se wyśpisz, jak sobie uprawisz, tak se zbierzesz. No już prawie końcówka. Pogramy jeszcze może coś na koniec pola. Piotruś, jakieś kilka słów jeszcze od ciebie. Jako ty, poboczna osoba, która nie ma takiego doświadczenia w rolnictwie, bardziej tak poglądowo. Jak ty to widzisz? No po pierwsze, to jest duża przepaść, tak jak powiedziałeś, przesiadając się z talerzówki 1,80 na 3 metry, no. I też robi robotę ten wał, ładnie pole wyrównuje i to jest naprawdę przepaść. No, jesteśmy już po takich większych testach. No i co powiemy? Panie Andrzeju, kurwa, daję okejka. Nie ma porównania. Jest git. Ja wam, że... Kupujcie talerzówki z tej firmy, nie chodźcie, ma bata. Pokażemy wam firma konkurencyjna. Nie będziemy mówić jaka konkurencyjna, bo... Pan Bogusz ma konkurencyjną firmę, tak. Tam przejechał kawałek. Tu jest robione też talerzówką, 2,7 metra, tylko że z wałem Packera. I też ciężar bardzo tak. Duży. Tutaj jest, to jest pole po talerzówce, a ja tutaj przejechałem sąsiadowi taki kawałek paseczka, a to jest robi AgroLift, tak robi. Zobaczcie jak ten wał daszkowy pięknie to robi. Także po orce atakujemy talerzówką, wyrównujemy pole i tylko później siew elegancki i będzie pięknie. W przyszłym roku sierpnia na zapałkę kombajnem. Można jęczmie siać w sumie tak i bardzo dobrze równa pole. A tu pan Boguś jechał i tam jeszcze siernia gdzie niegdzie stoi, widać. Właśnie stoi, a tutaj to nie ma możliwości. Nie ma możliwości, żeby było gdzieś, że po prostu siernia stoi. Fakt, może stoi, ale ona jest, jak weźmiemy, to ona jest wycięta. Wszystko jest wycięte. Jest przecięte. No i widzicie jak jest. No. Zobaczymy na ile centymetrów. Gdzieś 5-7 centymetrów. 5-6 centymetrów, bo widać gdzie są ten talerze już wytarte. No i co? No tutaj jest dość ciężka ziemia na początku, tam dalej robi, no wiadomo, lepiej się wgryza. Widać teraz. Ale no widać ile wchodzi. No teraz się zwiększyło trochę. Zwiększyło się nawet. Ale też i z tyłu ustawiliśmy bardziej, żeby też brały talerze. Ustawiliśmy, jest bajka teraz. Tutaj takie ustawienia, w razie czego, o. No.
No i tak ona się prezentuje. Jest kawał byka. Masę ma też co robić, ale daje radę bez problemu. Temperatura ledwie się zagrzał. No ale pompa hydrauliczna od podnośnika jest do wymiany, bo ciężko już podnosi. Ale czuć, taka jest dzisiaj ziemia. Chłodna dzisiaj jest akurat elegancka pogoda dla takiej uprawy. Chłodna jest, chłopie, jest dzisiaj początek tak naprawdę sierpnia. Jest chłodno i czuć taką zimę, to jakby wrzesień był już uprawa. No. Jakby robił człowiek uprawę do orki, do na jesień, do siewu, nie? No i zobaczcie. A rok temu to żeśmy byli na początku żniw dopiero. Zobaczcie odcięcie jeszcze, jakie jest już pole. No. Przejechaliśmy trzy razy z tej, trzy razy z tej. I pół pola. I co? Już jest półtora hektara zrobione. A robimy dokładnie, zaczęliśmy 23 po, zaczęliśmy z 19.05. No i ale jeszcze na spokojnie tam robimy i dokończymy i jedziemy do domu, nie? Bo trzeba jechać w jedno miejsce. I co jeszcze miałem mówić? Ten. Jedziemy 12-13 na godzinę. No 12-13, bo sprawdzaliśmy. 1500 obrotów na Meseju i sobie płynie, skąd to leży mieszko. Spalanie ciekawe jakie by wyszło, ale myślisz w okolicach 6-7 trzeba by bawić no, się trzeba te byłoby spalanie, sprawdzić właśnie. Na razie to zrobić. Ale myślę, że nie wyjdzie więcej jak 5-6 litrów na hektar w tej teleżówce. A 60 15 trzeba by. No jeszcze dwa razy jeździć. I dwa razy jeździć. I czasu 4 godziny. I kurwa nauszniki to by nie pomogły nawet. Nie no, choć teraz to trochę, może by się troszeczkę zrobiło, podrapało, bo trochę popadało. No, ale jakby było sucho, to nie ma bata. Będzie rysał i nic więcej. Rysał i nic więcej. No właśnie. Jedziemy. Jesteśmy zadowoleni. Nagramy jeszcze wam z drona. Stachu może z operatora wam nagra, a ja dronem polatam i wam nagram parę ujęć. No, działamy. Dobra. Dzisiaj dzień drugi talerzowania. Dalej atakujemy. No tutaj właśnie akurat tak zacząłem to pole od miedzy i jadę tak trochę dalej jak środkiem z tego względu, że tam jest drzewo złamane, no i będzie trzeba je uprzątnąć. Miałem nie talerzować tego pola, to dopiero mówię później jak ten, jak sprzątnę to drzewo, ale zaopowiadają znowu jakieś upały, to przeschnie po prostu ta ziemia, no i będzie dziadowsko się uprawiało, nie? A tak to sobie zatalerzuję tą część, a później po prostu przyjadę dokończyć tamto i tyle. No. Tutaj jedno pole już zatalerzowałem. Jedno pole zatalerzowałem. Robię sobie zawsze tak, że dwa razy od miedzy przejeżdżam, bo to tam wiecie, ta talerzówka, by dociąć tam ładnie to. No i teraz jest drugi przejazd. Opuszczona. I rura. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. Muszę. Miasa robię. No i tak ona nie jest jakoś głęboko ustawiona. W sumie tak jak wczoraj. No i tutaj dość ściernisko jest wysokie. Poprzężycie, ale zobaczcie jak fajnie miesza. Więcej nie potrzeba tak naprawdę tutaj, żeby było zrobione. Jest fajnie dużo resztek możliwnych, także będzie brudnica. Wymieszane ładnie. Trochę można by było ją ściągnąć z jednej strony na wieszaku, bo no odciągu, przepraszam, bo i tak maszyna elegancko się sprawuje. O, tutaj jest to drzewo. No jest trochę roboty. Przy okazji jeszcze tych badyni, krzaków. Nie trzeba to wywieźć. Ale może jakoś damy radę. Jeszcze tamto jedno pole mi zostało po tej stronie. Tak działam sobie od 9 na spokojnie. Wentylatorek śmiga, kabinka zamknięta, radyjko gra. No teraz akurat nie gra. Można robić, pola ubywa. To jest całkiem inna różnica jak 60 miałbym to robić. No jest przepaść.
jest przepaść. No już tyle hektarów jest, no to jednak by trzeba było zainwestować. Trzeba było zainwestować, że tak powiem, w sprzęt większy, no żeby nie siedzieć cały czas w tym polu, tylko też po prostu odpocząć czy coś innego robić. A tak to jakbym miał to talerzować wszystko talerzówką, to by mi zeszło do jesieni. A tak to tutaj mamy pół godziny, robimy hektar, nawet może nie. Jak dobrze wszystko idzie, to 20-25 minut jest zatalerzowany hektar pola, taką talerzóweczką. No to sami sobie pomyślcie. No tak naprawdę, jakby człowiek się uparł, to za jeden dzień bym wszystko potalerzował. To 20 hektarów. Jeszcze pokażę wam tutaj, jak to się prezentuje, a ja walczę dalej.